Witam Polacy. Nawet nie wiem, z czego zacząć. Temat właśnie, że niełatwy. Tu są książka, która była napisana żołnierzami dywizji Galiczyna. Tutaj nawet podpisana od polityków Partii Swoboda dla mnie, bo ja był na preskonferencji, kiedy jeden z żołnierzy dywizji Galiczyna przyjeżdżał do Charkowa i dawał preskonferencję, opowiadał o swoich działach, czasy wojenne i w ogóle o Ukrainie. Wtedy ja gorliwie zadawał pytania o Polsce i nie bardzo wiele pamiętam z tego, bo tam siedzieli jeszcze prokomunistyczni jakieś, zakłócali ten bieg preskonferencji, ale sens w tym, że tylko co pamiętam, że oni współpracowali bardziej z Czechami, że Polska ich nie obchodziła. Chociaż oni urodzili się prawie wszyscy, kto we Lwowie, kto na tych terenach Polski Rzeczypospolitej pod rządem. Temat taki. Dywizja Galiczyna o zniszczeniu Huty Pieniackiej. Ta książka nic nie ma do czynienia z tym opowiadaniem, który jest na sajcie Wieści Kombatanta. Dlaczego ta książka? Bo w 9 roku, a teraz już 17 czas smutny dla Polski, kiedy dla patriotycznej Polski, kiedy Tuska wybrali znów powtórzyć marionetkowy Merkelowski i resztę Unii Europejskich satelitny swój tryb przewodnictwa tej Unii. W te smutne czasy trzeba mówić, no nie tylko patosnie o prawdzie, bo wiecie, co teraz w Polsce się dzieje, że po prostu patriotyzm wygląda tak, że siedzi no w Polsce, że Polska jako pijana kompania rzadko, czas od czasu, tam może na miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, prosi ta kompania, żeby wyszedł jakiś chłopak na scenę i opowiadał jakiś patosny wierszyk. Tam wszyscy Jarosław i poszli po domach. Tak wygląda teraźniejsza Polska. Już rok nie słychać od ludzi ani wierszy Herberta, ani innych autorów patriotycznych w Polsce. To jak to tak trochę znikło pod napływem tego śmiecia lewackiego, kodowskiego. To śmiecie weszło w duszę ludziom. Przez co? Przez to, co nie traktuje się i wykorzystuje się bardzo zbyt niekorektnie męczennictwo w Polsce. Wpicha się w każdy kąt. Pseudonarodowcy, pseudokibice wykorzystują to dla swoich satysfakcji tylko. Publicznych satysfakcji byli jakie? Ale tylko dla spektakularnych rozrobień. Kiedyś to było interesnie, podniecało polityczny gmach, a zaraz to same wiecie jak. W grudniu pijanej kampanii jakiś chłopak opowiada wierszyk. To dlatego, że męczennictwo wykorzystują teraz śmiecie kodowskie. Jakim czynem? Takim czynem, że mówią na przykład, że matka, która zabija swoje dziecko przez aborcję, ona są męczennica, bo ją PiS krytykuje i totalitarnie niszczy tą matkę. To znaczy co? Że każdy idiota teraz, debil i paskuda, gnido, która w ogóle nie powinna nazywać się jej Polakiem, teraz ono krzyczy o męczennictwie. I wiecie, jak to wygląda wszystko? Wygląda tak, że nie trzeba wykorzystać to męczennictwo. A propos tej książki. W telewizji o Hucie Pieniackiej mówię, ja pamiętam, że otwarcie na gmachach ekrana
Tam Jacek Kurski proponuje Russia Today, Putinowskie, wchodźcie do naszej sceny polskiej, róbcie tutaj wszystko, co chcecie, propaganda i reszta. A z innej strony mówią że takie rzeczy, że Hutu Pieniacką absolutnie niewinnych Polaków zniszczyły dywizję Galiczyna i UPA. Weszli i spalili, zniszczyli dzieci, wszystkie i znów tam czerwone-czarne papory, no same wiecie. A ja tak myślę. A i oni tam mówią, że zniszczyło to 6 czy 9 oddział dywizji Galiczyna. Ja myślę, no coś mi się nie gra w tym. I zobaczył tak trochę, ja ją przeczytał tą książkę dawno, ale znowu nie czytał, ale tylko zobaczył, że tam piszą, że autory piszą, że po pierwszej oddział, pierwsza brygada, że to pierwsza dywizja, tytuł pierwsza, nie, nie szósta, nie dziewiąta, pod dowództwem Wehrmachta. A SS to tak tylko, bo ni Polaków, ni Ukraińców do czysto SS nie przyjmowali, bo oni pochodzenia nie aryjskiego, nie niemieckiego. Nawet Volksdeutsche, nie wszystkich tam przyjmowali. I tylko przez to, że ja widzę dysproporcje i kontradykcje tego, co mówią w telewizji, jak przeczytał, a potem widzę, że tam napisane wieści kombatanta. To znaczy, że to, co będę tłumaczył teraz, wieści kombatanta od tych dywizyjników, ci, którzy walczyły pod Brodem z Armii Czerwonej, pod dowództwem Wehrmachta, dywizja Galiczyna, ale proukraińskiego gmachu. U nich były zasady, żeby nie walczyć ze swoimi narodami, tą słowiańskimi. Ale to już inna sprawa. I źródła napisano, że oni wzięli dla tych dokumentów od Armii Krajowej pod dowództwem londyńskim. To oni logicznie to skomponowali tak. I część od radzieckiej partyzantki, od wpisów NKWD. I to skomponowali w logiczną strukturę i niewielką część dali. I oni sami sietują, narzekają, że nie mogą dostać materiały z ukraińskiego SBU i nie wiadomo, co to za materiały, po pierwsze, po drugie, oni to był 9 rok, Juszczenka, a potem Janukowicz i coś tak nie wyszło. Ale to, co mają, i tego wystarczy, bardzo interesna dysput, dyskusja o tym, jak oni widzą, jak oni nie zaprzeczają, że razem z oddziałami Wehrmachtu oni jako dywizja Galiczyna spalili tą wiochę, bo ta wiocha była oporny punkt bardzo ozbrojonej radzieckiej partyzantki, która za 3 dni od zniszczenia przyjścia Niemców, po prostu wyparowała się, uciekli. I oni nadają akcent, upodobieństwo tego. Sami tam piszą, dywizja Galiczyna pisze, że to był przykład, niestety, powstania warszawskiego 1944 roku, tam gdzie Stalin namawiał powstańców warszawskich powstać, a kiedy oni powstali, on oddał na zniszczenie tych powstańców Niemcami. Takie świry, te radzieckie, moskiewskie, ordyńskie, niesłowiańskie ordy kremlowskie, o których są dyskusje, bo Ukraińców nie to, co tam wyżej porucznika, w ogóle w oficerski skład wojska polskie, a nie w armię krajową, no, please, nie brali. Bo to była
dla Polaków krew nie to, co obca, jakaś tam powstańcza, a krew niskiego poziomu. Oni leczyli siebie wojskiem królewskim i tyle przetrzymała się ta Królewska Rzeczpospolita w 1939 roku. Same wiecie ile. 17 dni. Wieści kombatanta. Internet-wersja kwartalnika grona byłych żołnierzy Ukraińców w Ameryce. Braterstwa żołnierzy pierwszej ukraińskiej dywizji Galiczyna. Sprawy Huty Pieniackiej i źródła. Czwartek, 2 marca 2017 roku. Sprawy Huty Pieniackiej. Droga donikąd. Książka. Pytania dywizji Galiczyna. Szestniak i Szuta potraktowali po swojemu. Oni w ogóle nie wzięli do uwagi przyczyny i intencje tych Ukraińców, którzy poszli do dywizji i zamilczeli. Taktykę OUN nie dopuścili do tego, żeby Niemcy wykorzystali dywizję przeciw zachodnich aliantów. Ten Szestniak i Szota, autory warszawskiej książki Droga do Nikąd, piszą na stronie 127, że 27 lutego 1944 roku oddział dywizji Galiczyna zniszczył ludność polskiej wsi Huty Pieniackiej. Około Brodów zginęło około 500 Polaków. Referencje tylko na akty delegatury rządu londyńskiego egzekwilnego. Konfrontacja źródeł ujawniła, że polska ludność Huty Pieniackiej była dobrze zabezpieczona lekką bronią, nawet karabinami maszynowymi, jako baza radzieckich, sowieckich partyzantów w tym samym rejonie, w tej samej okolicy, ale do źródeł pierwsze. Warszawskie autory, stronice 152-153, piszą takie: w lasach rozrzuconych na południe i północ, wschód od Lwowa, kamienna Strumilowa, Brody, to stycznie i lutemu 1944 roku znajdowali się grupy i wywiadowcze oddziały wielkich ukraińskich, no to oni piszą, że ukraińskich, właśnie, że objednań, łączeń między Sidora Kowpaka, komandir Pietro Wyrszygoroda, Żytomierskiej Partyzanckiej Dywizji imienia Szorsa, no radzieckiej, wiadomo także z zespołu S. Malika, objednania partyzanckich kawaleryjskich oddziałów generała Naumowa, specjalny wołyński oddział z objednania Medwiediewa pod dowództwem Krutikowa. Dalej, wywiad zespołu okręgu AK Armii Krajowej. W jednym z pododdziałów podaje, że 8 lutego 1944 roku na 12 km od Brodów pojawił się bolszewicki desant, jaki zniszczył całą niemiecką załogę wojskowego grupowania w jedną z wioch i potem odszedł w kierunku Sokala. Zbieranie, tłoczenie radzieckich, sowieckich partyzantów w rejonie lasów około Brodów nie było wypadkowe. Wierzchowieństwo dowództwa armii radzieckiej za wcześnie planowało następ natarcie, co potem odbyło się. I tutaj odbyło się w Brodskom kotle. Jednocześnie na zachodnioukraińskich ziemiach działała kremlowska agentura, jaka w 1944 roku wystąpiła już jako organizacja partyzanckiego ruchu zachodnich rejonów Ukrainy. Kierownictwem ich organów była Wojskowa Rada, która robiła zachody działa, żeby powiązać się z CK KPB Ukrainy, z Centralnym Komitetem
Комуністичної партії України та жондом Української Радянської Республіки. Коли до військової ради дійшли вещі, що в Бродських лясах з'явилися радянські групи десантні і партизанські огрупування, вона, та рада 19 лютого 1944 року вислала з Львова 14-му особову групу гвардійців, ну, жовніжей, під довудством поляка і Куріловича, щоб нав'язати з ним контакт. 20 лютого Й. Курилович споткав в вщі Хута Пінятська Б. Крутікова з спеціального відділу Медведєва. Два дні пізніше відбулася розмова у нього з Б. Кореневським, дводцем 9-го партизанського батальйону імені Чкалова, з заспілим військовим партизанським Маліка з єдностки С. Маліка. А 7 марта в вщі Хута Пінятська споткався з совєтським генералом Наумовим. І того самого дня комендант об'єднання партизанських кавалерійських відділів через радіо завідомив ЦК, ну, Центральний комітет Комуністичної партії України і жонд Української ССР про нав'язання контакту з агентурою військовим радою в Львові. Далі. Мечислав Юхневич також розшифрував історію Хути Пінятської та інших польських вщі. Мензе іннімі он пише таке. Хута Пінятська – велика польська віщ. Мало 488 сталих мешканців. Подобно як інні польські вщі в тій околиці мензе німі Хута Бродська і Хута Верхобудська, розташована в лясах на схід від шосе Золоча. Броди було добре зорганізоване як щільна самооборонна стація. На переломі 43-44 року в ній згромадзилися польська людність з кілька наші околиць вщі, околиць вьох Бродського району. Огульне около 1000 особ, в якій від 28 лютого до 22 марта 44 року українські націоналісти вчинили погроми. Стацію самооборони в Хуті Пінятській зажонза Казимеш Войцеховський. Вона була пов'язана з інспектором АК в Бродах. Співпрацювала з Золочевським партизанським комуністичним відділом А. Кундіюса та місцевими групами ГЛ Гвардії Людової. До того і з Бродським бойовим групом Гідзика з стичня 44-го року співпрацювала також і 9-м партизанським батальйоном імені Чкалова та спеціальною групою Крутикова, яка долучила до себе кількадесят людей з самооборони. Група Крутикова долучила до себе кількадесят людей з самооборони. Група Крутикова перетворила ще у великий партизанський відділ. Самооборона в Хуті Пінянській весном і зимом 43-44 року відбила кілька натарч щільних банд, ну тут питання, що пише, що банди українських націоналістів. Ну то тен пише, що то банди, то його справа. Попрес то вона не могла, та група, оборонить себе від регулярних військових єдностк. Співпраця лютого 44-го року Хуту Пінятського оточила під відділи української дивізії СС Галичина і вщент спалили вщі, а кілька сет її мешканців розстріляли люб вживцем спалили. В Бродських лясах були відділи УПА, які вщеняли вальки не тільки з совєтськими партизанами, і рівніж з їх базами та поляками, які планували реалізувати, зреалізовувати на західноукраїнських землях план Буджи, то значить повстання, щоб долучити те землі до Польщі. Мечислав Юхневич, так відомий, відкрив не тільки куліси співпраці польської людності Хути Пінянської з більшовицькими партизанками, а й підкреслив,
хто саме наголошував, що саме та співпраця була головним причином знищення її людності. В биту назовництва М. Юхневича банди українських націоналістів, швидше його особисто некультуральності. Образок тамтешній шучевістоші подав рівніш так і інший польський автор Чеслав Майдайчик. Він пише, що зрозумів, що причини малої польсько-української війни на Волині і в Галичині Чеслав Майдайчик, страниця 473, підкресля, що українські автори тамтих спам'янч обвиняє поляків за співпрацю з большевіцькими партизанами. Він пише, на початку забійства поляків на Волині відбувалися спорадично. Були змотивовані причинами помститися, зреванжувати за вислугування і колаборацію німцям. Ані раз були змушені таким становіськом тих, які виступили проти інтересів місцевої людності. Тобі ж адміністратори маєнтків, лєшнічі і дорожні службовці, чиновниці. І далі люб особистими порахунками. Далі. Страниця 475. Он ствердзе, що не пачанц на пшастроги армії краєвої польської делегатури, поляці пошли на служби до поліції підпорядкованим німцям. І учасничали в репресійних акціях, то значить в акціях збірової відповідальності, чим причинили ще до погоршення ситуації. Як відомо, більшість української поліції на Волині не хотіла вислуговуватися німцям і пішла в ляс до УПА. Єдночасно автор пише, що поляців по розумінню з совєтським партизанком, зверталіся до влади німців фашистовської о помоці. І коли отримували бронь, часто приходили до партизанки радянської, удаєнс для німців, що трафіли в неволі радянські. То от себе, щоб німці там не репресіонували місцевим людності за такі афери на онучка. Далі, з оповідань кілька наших дивізійників, членків дивізії Галіція, з поліційського відділу, які разом з іншими німецькими поліційними єдностками начерал на хуто Пінянськом, знамо, що з вежі костьолу їх засипали огнем карабіна машинового. Опор місцевої польсько-совєтської бази був моцний, але огнемети, метачі огня, зробили своє. Вщент спалений кощол і будовлі. Вальці падла офярам і вагулі невинна цивільна людність. Провокатори совєтські партизани відшедли на вчешні приготовані позиції, то значить утекли, при тим як довідалися від своїх вивядів, що до всі хути наближався німецькі поліційні війська, між якими були і єдностки пізніших жовніжей першої дивізії Галичина. Далі польське екзильне міністерство внутрішніх справ в Лондоні видрукувало в нав'язах як таємні, тільки для службового користання, в нав'язах, за підписом міністра В. Баначека, рапорти о ситуації на Всходніх землях. В тим самим рахунку 1543, страниці 24, і длуща інформація о кривавих джавах, видаженнях в Хучі Пінянській. Тут і мова о німецьких єдностках, які спалили всі. Лексиком із словництвом, стилем уліці, змальовано знищення польської людності, але в агулі замільчано то, о чим пише Мечислав Юхневич. Наяз на хуто Пінянськом нібито виволала стація української поліції під Горцах, яка завідомила, що ви всі ховаєм жидов, що спираєм радянських партизан, маєм бронь і ек. Далі читаємо, рівніш нав'язно, коли прибув українець есесмани, проводячи пошукування і ревізії, поляці обстріляли їх. Там їм на помоць
Przyszły i polski oddział z Podgórzec, i zaczął się bój, starcie. Zginęło ponad 500 Polaków, uratowało się 49 mieszkańców wsi. W tym czasie w Hucie Pieniańskiej było, jak pisze M. Juchniewicz, około 1000 osób, z nich zgodnie z raportem polskiego egzilnego Ministerstwa Wewnętrznych Spraw w Londynie ponad 500 zginęło. 49 ratowało się, ale co stało się z resztą? Odpowiedzi nie ma. Natomiast minister Władysław Banaczek wziął w sobie ze znaczkiem kwestię świadków wydarzeń największych zloczyńców. W raporcie powiedziano, że 5 marca nie widział silny. Powiedziano, że 5 marca to widział to wszystko wydarzenia. Silny oddział sowieckiej partyzantki, jaki przechodził przez Hutę Pieniacką. Tak polski egzylny minister Banaczek zawołał na świadków, same tych, kto sprowokowali krwawe działa wydarzenia w Hucie Pieniańskiej. Widzimy, że egzylnego ministra w Londynie nic nie nauczyli, ani kateń, ani zasłania Polaków, ani zaresztowanych wojaków, żołnierzy Armii Krajowej, dobrowolnie rozkonspirowanych przed bolszewicką armią. Dalej, grupa lejtenanta Borysa Krutikowa, była jednostką terrorystyczno-wywiadowczą radzieckiego zagonu jednostki pod dowództwem pułkownika NKWD Dmitra Medwiediewa, rosyjskiej nacjonalności. Na stronicy 459 czytamy także. Grupa przybyła do Hutę Pieniańskiej do końca lutego. Ona przetworzyła się tutaj o silny i liczny partyzancki zespół, brygadę. Na początku kilka człowiek, którzy wciekli od okupantów w lasy, a potem około półsetki byłych policjantów, dobrze uzbrojonych, dyscyplinowanych, którzy zabili swoich dowódców, nacjonalistów i przeszli do Krutikowa i zjednali się z tą grupą. Dalej, 20 lutego grupa w składzie, w liczbie, jakiej wchodzili Ukraińcy, Rosjanie i Polacy, zostawiła Hutę Pieniańską. I dalej, 20 lutego grupa w składzie, do której wchodzili Ukraińcy, Rosjanie i Polacy, zostawiła Hutę Pieniańską, a przez 3 dni wsi otoczyli hitlerowcy. Oni podpalili Hutę ze wszystkich końców, spalili wszczęt wszystkie chaty, zabili wszystką ludność, za wyjątkiem 17 człowiek, które cudem zostali się w żywy. Ci ludzie znaleźli Krutikowa i powieli mu o niesłychanym zwierzyńską rozprawę nad wsi. Kazimierza Wojciechowskiego między tych 17 ludzi nie było, które opowiadali. On zginął straszną śmiercią. Karaciele związali go, oblili gazem i spalili. O Krutikowym, za Krutikowa B i Kazimierza Wojciechowskiego na stronicy 430, 431 i 433 są jeszcze takie wiadomości. Krutików, że był tutaj w Hucie Pieniańskiej przedstawicielem radzieckiej władzy Czerwonej Armii Moskwy. Kazimierz Wojciechowski zwyczajnie siedział poodal i zapytań nie stawił i nie pytał. On podał głos tylko wtedy, kiedy zwrócili się bezpośrednio do niego. On nibyto podkreślał swoje prywilegie człowieka, który miał możliwość sam na sam pogadać z radzieckim komandirem, dowódcą, który mieszkał u niego. Sowieckie partyzany z grupy Krutikowa, Pastuchów i Kobielacki w Lwowie szybko znaleźli budynek po Szowkowskiej ulicy, który wskazany w liście Wojciechowskiego. Starej długo czytał listy, w których syn pisał mu, że trzeba przyjąć i dać przytułek jego kolegom. Nareszcie on skłał list i powiedział te, co oni od niego czekali, że koledzy syna mogą na niego położyć się i niech mieszkają u niego, on rady im dopomóc.
A wiecie, co powiedział stary Wojciechowski, zbierając dla nich na stół? Jaki dzisiaj osobisty dzień, nie wiecie? Dzień leniński, dzień dzisiaj. Odcinki od nazwanej książki D.M. Miedwiedziewa nie wyjaśniają, dlaczego zagin Kutikowa zostawił Hutę Pieniacką za 3 dni przed totalnym zniszczeniem polskiej wsi hitlerowcami. Miedwiediew otwarto świadczy, że Hutę Pieniacką otoczyli hitlerowcy. Liczba tych, kto uratował się, w ogóle nie zgadza się z cyfrą, którą podano w polskich odczytach z Londynu. Biorąc do uwagi charakter polskiej wsi Huty Pieniackiej, trzeba przyjąć ten fakt, że mowa o polskich policjantów z Wołyni, a nie o ukraińskich. Logiczne myślenie podskazuje na myśl, że sowiecka wywiadowcza terrorystyczna grupa B. Krutikowa zostawiła Hutę Pieniacką w ogóle świadomo za 3 dni przed zniszczeniem wsi i ona nawet nie odszedła za daleko, bo ci, którzy uratowali się w miastach, znaleźli Krutikowa. A co to znaczy znaleźli? Może zemsta, może jeszcze coś, to autor nie wskazuje. Wydarzenia z tą Hutem Pieniackim w ogóle przypomina sytuację Polaków w Warszawie pod czas powstania i czekania wojsk Czerwonej Armii, żeby hitlerowcy totalnie stolicy Polski i jej ludność. Kazimierz Wojciechowski z Huty Pieniackiej i jego baćko Krawiec w Lwowie blisko współpracowali z sowieckimi partyzantkami i terrorystycznymi szpiegami. Nie patrząc na to, kto był autorem zawiadomień z zachodnioukraińskich ziem, odpowiedzialność za ich treść, a zwłaszcza z ich na miastach barakowy styl, spadaje na ministra B. Banaczyka. Na 27 stronicy tego zawiadomienia widzimy, że takie twierdzenie na miast. Faktem jest to, że ogólnie, zbiorowo, Niemcy dozwalali koncentrację i tolerowali polską samoobronę. I tutaj, i tam nawet dawali Polakom trochę broni i amunicji, etc. Kiedy to dotyczyło Ukraińców, to było wobec Ukraińców bezplanowo, chaotycznie i zawsze za późno. Do nich zastosowywali nieraz pacyfikacje, różne represje i ich rozstrzeliwali Ukraińców. Dalej. My krótko przekazali różne polskie głosy o działach w Hucie Pieniackiej, które te głosy bardzo różną się jedne od jednych, bardzo w wątkowych sprawach. Szkoda, że nie możemy się skorzystać z ukraińskich materiałów, żeby zrozumieć, co właśnie doprowadziło do takiego tragicznego finału w Hucie Pieniackiej. Bo ich nie ma, lub tych dokumentów nie ma, lub oni nam nie wiadomi. I ludzie, którzy zainteresowani przyczynami, które wywołali małą polsko-ukraińską wojnę na miastach, wysyłamy do pracy Szańkowskiego. Szestniak i Szota poświęcili czymało uwagi dywizji Galiczyna. Ogólnie ich nastawienie negatywne, tendencyjne, pod smak chlebodawców i pod smak komunistycznej doktryny. Jednocześnie orzeczywistniają dyrektywy agitpromu, radzieckiego, sowieckiego, z 1973 roku, który całą cenę poprzez wszystko namagają się pogorszyć żydowsko-ukraińskie relacje, dlatego cały czas przypisują Ukraińcom antysemickie wczynki, zbrodnie, służby w niemieckich obozach koncentracyjnych i etc. Pro swoich rodaków, kolaborantów, Polaków, Volksdeutschów, granatową policję, pro współpracę licznych Polaków z sowieckimi partyzantkami, etc. Nawet i nie przypominają. Oni niby to nie czytali przypomnień Kunickiego, jak jego partyzancki, bolszewicki oddział, przebrany w mundury UPA, palił ukraińskie wsi, zabijał ludzi, nawet żywych, zakopywał ziemię, rabował ukraińską ludność, prowokatorami miało za завдання wywołać u tej ludności nienawiść do wojaków, do żołnierzy UPA i do członków OUN. Szestniak i Szota nawet nie odważyli się podać odcinki z pierwszego wydania z pamięci Kunickiego pod nazwą Muchy i nie pojaśnili, dlaczego w drugim wydaniu
wszystkie te detale cenzura wykreśliła. No tutaj na koniec z innej części opowiadań takie odcinki dla przykładu zrozumienia ogólnego. Dla większości Niemców odznaki Ukraińców były nieznane. I kiedy wynikali jakieś składności i nieporozumienia przez różność psychiki, percepcji, wtedy Niemcy zamiast szukać winy u samych siebie, bardzo szybko przypisywali tą winę Ukraińcom. Autor nie rozumie jednego, dlaczego ukraińska młodzież, która poszła do dywizji, nie miała wojskowych intencji, nie miała, nie lubiła, nie była przychylna do wojskowego życia. U nas nie było własnej armii przez wiele stuleci, niewoli i wśród ludności Galiczyny nie utworzyła się wojskowa klasa z tradycjami tej branży, tej profesji z pokolenia w pokolenie. Kozaczyna po likwidacji bardziej była współzałożycielem rosyjskiej armii. Służba w Moskalach była katorgą i asymilowała tylko Ukraińców. Służba w austryjskiej armii ciężkim przymusem, bo gnał Ukraińców walczyć za obcą sprawę. Polskie wojsko było też wrogie. Ukraiński żołnierz był w nim dyskryminowany do starszyńskich szkół Ukraińców, do oficerskiego składu Ukraińców nie dopuszczało. Gdzie i kiedy mieli postać w tych ludziach, w nas, wojskowe tradycje, krótki zryw i heroika, krótki zryw i bohaterskość wojskowych zmagań, rywalizacji. Odrodzona ukraińska armia, krwawa, zniszczona i zdeptana. Zostali się tylko romantyka tych dni. I młode pokolenie przybrało od ojców nie miecz, a tylko ideje walki i zemsty. I na koniec powiem, Polacy, że odbieliwanie niewygodnej prawdy niesie za sobą zło, bo ta częściowa niedoprawda, kłamstwo buduje koncepcję, buduje doktrynę, na którą buduje się męczennictwo. I komuś to męczennictwo przychodzi w korzyść, w wygodę, w beneficial, w przybicie, a komuś w zło. I to nie tylko odbieliwanie, jako teraz w Ukrainie i nie tylko, odbieliwają te same politolodzy, gnidy, paskudy, mierzłoty i padliny, które odbieliwali rządy Janukowicza, które zrobili z Ukrainą, wiecie, same co? Nie armii, nie nic, tylko dobrowolcze, ochotnicze bataliony, których potem zdeptała niestety w krwi regularna rosyjska wojska, armia putinowska, bo Ukraina nie była przygotowana, bo tutaj cały czas tworzyło się to gniazdo robacze, odbieliwaczy, które, jak i w Polsce teraz, mówią, że to nie walka pisowska za interesy polskie, za idee, doktryny nowe, idee polskie, а то тільки валька угруповань політичних, такі малюткі валечки, такі валечки малюткі йовічовські, праві. Же кожен йовіч там з кимось там вальше, там шляхчиці, десь там вальшон, то ніц не значить для Польщі. Значить тільки там та педальська, скетиновська, тусковська, аферальна, здрадєцька, спшедовчиня, ніби то для їх то правда. Для них то вони меншиніці. То де ще подява, ще польська та нормальна, правдива польська, де ще подява? Для того я мовлю, що відбілювання – то зло. Поляці повинні, щоб бути моцним панством. Я теж ще дивлю, що дивізійниці, жовніжі дивізії Галичина, так odzywałem się, bo to w 17 roku oni napisali, odzywałem się o Armii Krajowej. Ja czytam i nie wierzę w swoich oczy. Ale tak są. Dlatego i Polacy nie powinni brnąć tylko w rożewych, łagodnych, sympatycznych mitów.
również męczennickich i różnych mitów, które nadaje im władza, dlatego żeby znaleźć króciutki szlak. Bo władzę trudno w tym blocie postradzieckim do czegoś dążyć. I ona skróca tym krótkim szlakiem. A to też niebezpiecznie. A dlatego, że to przerasta w zło, za które i Bóg wszechmogący, wszechprzewidywalny i widzący wszystko, kara tą samą władzę. A my tego nie chcemy, bo PiS to jedyne na dzień dzisiejszy ugrupowanie w Polsce. No ja jeszcze troszeczkę mówię, namagam się coś mówić, prawdę, ale nie mając żadnych resursów. Kurde. Polacy powinni być jak dzieci boskie, ale nie wszyscy dzieci, już przerastają dzieci. Już być tymi, które same mogą nieść w sobie i posługiwać się tą prawdą, nie bać się, że jako dzieciaku ta prawda wejdzie i coś tutaj pęknie i on stanie jakiś idiotem. No nie. Prawda dlatego i daje się Bogiem, żeby ten człowiek przeżył tą prawdę i szedł dalszy. Dalej. Ze swoim państwem, z aliantami swoimi, a nie tymi, którzy głosują tam w Unii Europejskiej za Tuska, z tymi rożowymi, merkelowskimi okularami. Tak to wielki, wyższym stopniu paternalizm, z którym przez prawdę trzeba walczyć. Innego szlaku w Polsce nie ma, bo w Ukrainie sami wiecie co. Balagan z jednej strony, polityczna zdrada tych, kto na froncie, na przedniej linii froncie walczy za tych paskud, którzy w Kijowie siedzą i kradną tylko pieniędzy i nic. Tak co dążymy do prawdy razem wszyscy. Ci, kto mają dobry honor i sprawiedliwość niosą w swojej tam głowie, intencje i resztę. I jakimś czynem będziemy tą prawdą dobijać tych paskud i szatanów w tej samej Europie, które nie zdolne już myśleć, w ogóle coś przyjmować, akceptować ten zewnętrzny i wewnętrzny świat wokół siebie, bo oni już zakażone tą nieprawdą, a my tą prawdą będziemy ich tego siego, drodzy Polacy.